Olfaktometr jest to urządzenie, które służy do precyzyjnego podawania bodźców zapachowych. Bodźce zapachowe są podawane pacjentowi bądź osobie badanej w sposób taki, żebyśmy mogli dokładnie stwierdzić, w którym momencie badany ten zapach czuje. Urządzenie takie może być działać w połączeniu z systemami do obrazowania aktywności mózgu, takimi jak rezonans magnetyczny czy elektroencefalografia. Wówczas jesteśmy w stanie zaobserwować, w jaki sposób mózg reaguje na odczuwany zapach. Badania z tego typu bodźcami zaczęliśmy od sprawdzenia, w jaki sposób zapachy wpływają na emocje i czy w ogóle możemy zmierzyć emocje wywoływane przez dane zapachy. Udało się to osiągnąć, dzięki czemu mamy takie możliwości jak wykorzystanie tego w marketingu, gdzie sprawdzamy, czy dany zapach wpływa pozytywnie na odbiór produktu, czy może wręcz przeciwnie. Co więcej, tego typu różne zapachy mogą wpływać w różny sposób na zachowanie człowieka. Również, no tutaj zastosowanie tego możemy przywołać w marketingu, ale można sobie tutaj wyobrazić również sytuację, przykładowo dobry sen. Również może się wiązać z zapachem, który jest odczuwany podczas tego snu. Kolejnym zastosowaniem może być wpływ zapachu na to, w jaki sposób kierowca zachowuje się na drodze. Także tutaj mamy szereg tego typu możliwości. Z drugiej strony badania nad zapachami mogą być mocno związane z medycyną i wczesnym wykrywaniem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Parkinson czy Alzheimer. Wówczas w przypadku tych chorób pierwszym zmysłem, który ulega zaburzeniu, jest właśnie zmysł powonienia. Więc badania z wykorzystaniem olfaktometru mogą wkrótce stać się narzędziem diagnostycznym w badaniach przesiewowych przy wczesnym rozpoznawaniu tego typu zaburzeń. Olfaktometr jest to urządzenie, które podaje precyzyjnie zmieszane zapachy. Urządzenie wygląda w ten sposób, że mamy spore pudełko z elektroniką, która steruje przepływem powietrza. Następnie to powietrze trafia rurkami do kartridża zawierającego fiolki z zapachami i wybrany zapach jest wydmuchiwany w stronę osoby badanej.